Paweł Tomczyk czy Dawid Kurminowski? A może obaj? Przed takim dylematem często staje trener juniorów starszych Lecha Poznań, Wojciech Tomaszewski. Szkoleniowiec kolejorza ma do swojej dyspozycji dwóch napastników, którzy strzelają po 20 goli w sezonie. Tak komfortowej sytuacji Jan Urban czy Iwan Dziurdziewicz mogą mu tylko pozazdrościć. I Dawid i Paweł wykonali dobrą robotę w ostatnim czasie. Myślę też, że tutaj duża zasługa trenera Kardeli, który wielokrotnie z nimi zostaje po tych jednostkach treningowych. Mają też zajęcia w mikrocyklu tygodniowym indywidualne z trenerem i myślę, że tutaj dużo pracy w to, w to włożyli i to są efekty tego, że dzisiaj tyle bramek na dzisiaj, tyle bramek w centralnej lidze zdobyli i myślę, że tutaj będziemy próbowali to jakoś pogodzić, żeby wykorzystać i potencjał jednego i drugiego zawodnika. W zachodniej w grupie centralnej Ligi Juniorów nikt nie mógł się z nimi równać. Napastnicy Lecha grali jakby w innej lidze i stoczyli bardzo ciekawy bój o tytuł Króla Strzelców. Jeden napędza drugiego, to jest konkurencja i on napędza mnie, ja, nie, ja jego i... Przez to będziemy lepsi w przyszłości. Jak na razie lepszy okazuje się Tomczyk, który zmagania grupowe zakończył, mając na koncie 21 goli. Kurminowski gonił go do ostatnich minut ostatniego meczu, ale i tak uzbierał o jedno trafienie mniej. Zadowolenie jest, chociaż ten żal też, bo ta jedna bramka jednak trochę zabrakła, ale mam nadzieję, że jeszcze szos, jeszcze są półfinały i finały, mam nadzieję. I mam nadzieję, że tam można bramki jeszcze zdobyć i jeszcze to zrobić. Lecha na pewno czekają jeszcze dwa mecze półfinałowe. Jeśli jednak poznaniacy pokonają legię to, rozegrają kolejne dwa spotkania, a 360 minut to dla takich snajperów jak Tomczyk czy kurminowski mnóstwo czasu, by jeszcze podrasować swoje liczby. Jestem zadowolony, ale wiem, że jeszcze te najważniejsze mecze, na które na pewno już będzie dzielić na nasze bramki moje i Dawida i naprawdę teraz musimy dać siebie wszystko. Rundę mamy, myślę, że dobrą i teraz są najważniejsze mecze, w których naprawdę musimy zagrać. Na 110%. Tomczyk i Kurminowski wzajemnie się napędzają i razem stworzyli niezwykle rozwojowy element rywalizacji. Obaj jednak doskonale zdają sobie sprawę, że jest jeszcze wiele rzeczy, które muszą poprawić. A gdyby tak mieli zacząć od siebie? Gdybym mógł wziąć jedną cechę Dawida Kurminowskiego, wziąłbym skuteczność. Gdybym miał możliwość zabrania jednej cechy. Pawła, to wziąłbym oczywiście szybkość. Jeszcze skuteczniejszy Tomczyk i jeszcze szybszy Kurminowski. To brzmi nieźle, ale spokojnie. Niech młode strzelby kolejorza dalej tak się rozwijają, a już niebawem będziemy im liczyć dziurawione siatki na ekstraklasowych boiskach.